Aleks, gdzie jesteś? Aleks, otwórz. Kuku. Hej wszystkim, tu Julka, witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę, 20 maja i jest koło godziny 8 rano. My już wstaliśmy jakiś czas temu, w sumie za 15:07 dzisiaj. Bardzo wczesna pobudka, jak widzicie ja mam mokre włosy, dlatego że już się wykąpałam, ubrałam się. Ja dzisiaj idę do pracy na 10:30 i chłopaki zostają sami. Nienawidzę zostawiać ich w niedzielę, ale jutro też ich zostawiam, dlatego że jutro jest święto. No i w takie dni Lolą nigdy nie pracuje. A ja w takie dni pracuję, a więc tak, od 11:15 do 19:15 jutro pracuję, a dzisiaj 10:30, 18:30. Jak mogliście już zobaczyć na moim kanale, wczoraj nie vlogowałam ani trochę, zrobiłam sobie przerwę mimo wszystko, że wczoraj miałam wolne. To słuchajcie, tak bardzo potrzebowałam tego dnia wolnego, żeby odpocząć z chłopakami, abyśmy w parku, abyśmy na zakupach, bawiliśmy się w Lego, a więc naprawdę bardzo, bardzo tego dnia potrzebowałam. Mimo wszystko, że nie byłam w jednej pracy, to zdecydowałam się, że w drugiej też nie idę. Sorry, ale Aleks od samego rana śpiewa. A więc ciężko jest w ogóle się do was odezwać, dlatego że non stop śpiewa. Z tego co widzę, to dzisiaj ma być bardzo, bardzo ładna pogoda. Takie jest fajne, bezchmurne niebo już. A więc może chłopaki sobie jakoś fajnie skorzystają, chociaż Lolo jest chory. Wczoraj wieczorem już się źle czuł, zaczęliśmy oglądać 13 powodów dlaczego i obejrzeliśmy w sumie 2,5 odcinka, dlatego że już na trzecim Lolo sobie, dobra, idziemy spać, bo już mi było źle. Wczoraj całe popołudnie ma strasznie zatkany nos, wiecie, zatoki, Aleks był chory, teraz on jest chory i u nas tak zawsze jest, że jak jedno z nas jest chory, to potem wszyscy padają. Na szczęście mi nic nie jest, ponieważ czuję się dobrze i niech tak zostanie. Aleks, idziemy się ubrać? No. Gdzie masz skarpety? Tytypa. Gdzie masz skarpety? Tytypa. Może na stopach? Masz na stopach skarpety? Sypa. No, no, a gdzie masz stopy? Sypa. Gdzie masz nogi? Sypa. Wiesz, gdzie masz nogi. Sypa. Co robisz? Faire surprise pour toi. A co to będzie za niespodzianka? To będzie dom? To będzie domek? Oui. Tak, domek budujesz? A będzie to domek z ogródkiem, czy nie? Nie, nie. No? Nie będzie ogródka? No. I tak w ogóle nie mogę się doczekać, dlatego że jutro jest oficjalnie ten pierwszy dzień. Tak. I tak w ogóle nie mogę się doczekać, dlatego że jutro jest oficjalnie ten pierwszy dzień, jak mogę zacząć czekać tak naprawdę na mój samochód, dlatego że wiem, że to będzie w tym tygodniu, że w tym tygodniu powinnam dostać papiery. A więc... doczekać, naprawdę nie mogę się doczekać. Jutro to na pewno się nie wydarzy, dlatego że jutro jest święto, a więc nic się nie ruszy. Ale we wtorek, środa, czwartek, piątek już powinnam, a może nie we wtorek, no tak pod koniec tygodnia już powinnam dostać dokumenty do samochodu, żeby móc go ubezpieczyć. No i myślę, że cudem by było, jakby on zadzwonił do mnie jeszcze w tym tygodniu i powiedział, że mogę go odebrać. Ale tak, wiecie, może 50% jest takich szans, a więc musimy być dobrej myśli. Ale staram się na to nie nastawiać, staram się nastawić, czy to będzie po tym tygodniu, czyli już tak na pierwszym tygodniu czerwca, bo wiecie, boję się, że jak się nastawię na maksa, to potem będę mega rozczarowana. A teraz już wiem, że i tak on będzie i że to jest kwestia, wiecie, 2-3 dni, jednego tygodnia, a więc no to już tak bardzo nie przeszkadza. I tyle, tak? Aleks, jak ci idzie budowanie domu? Dobrze ci idzie? Jaki kolor będzie miał dom? Blanc. No, zobacz, ile masz kolorów? Jakie masz tam kolory? Żółty. Żółty. Zielony. Zielony. Niebieski. Niebieski. Czerwony. Czerwony. Czerwony, trudno się mówi czerwony, co nie? O. No. 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 Aleks ostatnio jest na fazie powtarzania wszystkiego, a więc wykorzystuje to do tego, żeby troszkę mówił po polsku, bo ma taką fazę, że powtarza wszystko. Wszystko, taka papuszka ostatnio. No. A myślę, że to taki bieg. Powtarzasz wszystko? No. Tak. No. Tak. No. Tak. No. A powiedz, kocham cię.
Szkoda tego kapot. Śmieszek mój mały jesteś. Duży chłopiec już jestem. Czy tylko mi się wydaje, że te dzieciaki tak szybko rosną, że to jest masakra. Mój chłopczyk już jest taki duży. Dziecko się ubrało, ale dzisiaj chyba ma ochotę sobie ze mną pożartować, dlatego że zapomniał o majtkach, a więc stwierdził, że dobrze, ubierze te majtki i zobaczcie, jak on się ubiera dzisiaj. Aleksio, chyba trzeba się przebrać. Majtka! Boże, drogi dzieciaki. Tu masz t-shirt, skarpety i majtki. Przebieraj się. Hej, jest poniedziałek. Mało się do was wczoraj odzywałam, ale jak mówiłam, Leon był chory i po prostu tam nic nie nagrywali. Może dzisiaj coś dla was nagrają. A ja niedawno wstałam, idę do pracy na 11:15 i chciałam wam tylko pokazać dwie książeczki, które mam tutaj dla Aleksa. Są to książeczki nowe, które koleżanka mi poleciła z pracy, a więc zdecydowałam się, że je kupię. Zdecydowałam się, że wam je pokażę, dlatego że może komuś się przydadzą i przede wszystkim są przepięknie wydane, a więc pierwsza jest Fergus jest zdenerwowany, ale taki wiecie, aż bardzo, bardzo zdenerwowany. I zobaczcie, książeczka jest taka i jest to książeczka dla dzieci, to jest przeciw złości. Trzeba po prostu dla dzieci, które się bardzo szybko denerwują, albo dla takich, które nie radzą sobie po prostu z tą swoją złością. I moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajna, dlatego że nie macie bardzo dużo tekstu, ale macie właśnie przepiękne obrazki, a więc możecie dużo rozmawiać ze swoim dzieckiem. Właśnie dla dzieci, którym coś tam drobnego powiecie, ale im już to się nie spodoba i po prostu się denerwują. Mój 4-latek ostatnio właśnie taki troszkę jest, bardzo się szybko denerwuje, o nic się nie denerwuje, no po prostu jakbym miała nastolatka w domu. A więc zdecydowałam się, że właśnie postawię na takie książki. Druga książka to będą Kolory emocji, to jest przepiękna książka, to jest w ogóle jakiś top 20 najlepiej sprzedawanych książek we Francji dla dzieci. A więc no, pokażę wam. Tak, kochanie. I zobaczcie. Tutaj pokazuje, wszyscy przyjaciele od niego odeszli, potem on idzie zobaczyć swoją mamę i voilà. A więc naprawdę przepiękna książka. No, jak znajdę wam ją gdzieś na polskiej stronie albo na francuskiej, no to podlinkuję wam ją na pewno w opisie. Ale to jest taka dosyć duża książka. Zobaczcie, to jest moja ręka, a tu możecie zobaczyć, jak wygląda książeczka. No i druga książeczka, są to właśnie Kolory emocji. To jest w ogóle niesamowita książka, bo wygląda tak zwyczajnie, a jak dopiero ją otwieracie, to widzicie, że będzie miała piękne niespodzianki, dlatego że jest to książeczka, która się otwiera. I to jest właśnie książka, która mówi o emocjach. O tym, jak się dziecko czuje, co czuje przede wszystkim. Tutaj coś myśli, nie chciało mi się otworzyć. Wiecie, jak jesteśmy szczęśliwi. I tutaj jest napisane, czym jest dla mnie na szczęście, że jak jesteś szczęśliwy, to masz ochotę się śmiać, masz ochotę skakać, bawić się, tańczyć. Następnie jest smut. Później mamy złość. A więc tutaj jest też napisane, że jak jesteś zły, to masz wrażenie, że po prostu pękniesz. Strach. I tu jest przepięknie wytłumaczone, tak malutko, ale wiecie, przede wszystkim chodzi o to, żebyście mieli jakąś konwersację z waszym dzieckiem, z tymi książkami. Nie tylko takie przeczytanie książki i skończenie, ale właśnie, żeby móc rozmawiać z nim w tym samym czasie. I później tutaj jest fajne, dlatego że wasze dziecko może pokazać, na jakim stopień jest złe, a więc jest tylko troszkę złe, albo jest bardzo, bardzo złe na takich buteleczkach, albo jest tylko troszkę smutne, albo jest takie bardzo, bardzo smutne, a więc może po prostu wyrazić swoje emocje w ten sposób. Zobaczymy, czy to będzie u nas działać. Na pewno wam powiem, albo może powiedzieć, że się troszkę boi, albo bardzo się boi. Voilà. Ale moim zdaniem naprawdę przepięknie wydana książka i żałuję, że dopiero teraz ją znalazłam. I następnie taki różowy tutaj. Pięknie się to wszystko rusza, ja uwielbiam takie książki. A więc tak, również wam linka zostawię w opisie, jeśli was to zainteresuje. Teraz już wam się mogę pokazać. Jestem wykąpana, bo sobie dzisiaj nie myłam. Nie było takiej potrzeby. Ogarnięta, ubrałam się, dlatego że mówię, idę dzisiaj do pracy. Chłopaki mają wolne, Aleks nie ma szkoły, Lolo nie ma pracy. I jak słyszycie taki hałas, to Lolo, który się kąpi, a więc odezwę się do was, jak wyjdzie spod prysznica, bo u nas niestety tak wszystko słychać. I tak.
Trzeba trochę ogarnąć w kuchni, dlatego że mówię, jak Leon był chory, to tak trochę wszystko przeleciało przez palce i nie bardzo tutaj mi ogarnął wczoraj, ale naprawdę się źle czuł. Dzisiaj rano jest troszkę lepiej, a więc fajnie. Chciałabym w ogóle pokazać, dostałam przepiękne kwiaty od mamy Lolo, dlatego że u nas zaraz niedaleko tutaj, naprawdę niedaleko, bliżej rodziców Lo niż mnie, ale tak, pomiędzy nami otworzyli kwiaciarnię. U nas tutaj nie było kwiaciarni, zawsze trzeba było iść do Carrefour albo kawałek dalej. I teraz otworzyli w końcu kwiaciarnię, a więc bardzo się z tego powodu i ja i mama Lo cieszymy. I dostałam od niej takie piękne kwiatki, dlatego że ja nie dostałam niestety tej promocji, ale ona tak, że dla nowych klientów, jak to się mówi, na otwarcie tego pierwszego dnia było 10 róż za 3 euro, a więc naprawdę super. Super fajna promocja, a więc poszła i wzięła jeden bukiet dla siebie, jeden dla mnie, wzięła różowe i żółte i zmieszała je po prostu 5 i 5. A więc mamy takie ładne, kolorowe kwiatki, muszę je tylko dobrze obciąć, podciąć troszkę i zostawię, postawię sobie może na biurku. I tyle, słuchajcie, tak przez 2 dni w sumie prawie nie vlogowałam, a jak mogliście zobaczyć, ale taka przerwa dobrze mi zrobi. Ja wiem, że będziecie bardzo smutni, że nie będzie vloga 2 dni na kanale, ale trudno, zdarza się. No i cały czas jesteśmy na fazie transformersów. Cały czas się nie bawimy. A Alex chodzi w domu w czapce. On cały czas chodzi w czapce, budzi się o 6 rano i pierwsze co robi, to zakłada czapkę. On tak uwielbia te swoje czapki. Uwielbia. Oj. No jako ty doma? Oj. Doma. Mama, że wypadł cepło, ale opa. No, 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 to jest w ogóle sopie. Il faut pas aller là, il faut aller là. Tu veux aller là-bas? Oui, là. Vas-y, je te suis, moi. Bah, moi, je vais aller là. Mais je veux. Aller là, papa, en fait. Et on peut. Tu veux aller aux toilettes? Papa, tu viens? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire aux toilettes? Ouais. Elle sort des toilettes. Tu veux faire pipi? Oui, et là il y a pas de lumière, c'est bizarre. Sors de là. Si t'as envie de faire pipi, tu me dis. Non. Prends ta chaise. On peut faire pipi où? T'as envie de faire pipi? Oui. Attends. Tu veux aller où? Et là, dans la rue, quand ok. Les papiers, tu mets dans ton sac. Les papiers dans le sac. Comme ça, faut ouvrir. Faut mettre là-dedans. Non, 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 par terre c'est caca, par terre c'est caca. Juste là, juste là. Moi je veux faire. Bah attends. Là, je veux faire. Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal? Bah alors? Ça va, fais voir. Ici? T'as frotté ou contre la corde? Oui. Bah, faut faire attention. Tu peux faire un tracteur? Oui, je fais un tracteur, je suis en train de le faire. T'as fini? Non, attends, je suis en train. Parce que c'est super compliqué ton truc. Je vais chercher encore des chips. T'as fini? Tu mets ton sac?
Alex, tu mets ton sac. Ton sac. C'est pour faire du mini-golf. C'est gentil. You breathe, but I can't see if you're right here next to me.